Więc to nie jest prawda, co myślałem przed wernisażem, że ludzie się kompletnie nie interesują sztuką i mają to w nosie. To nieprawda. No naprawdę jestem szczęśliwy, zbudowany mocno, cieszę się, że to tak wygląda. Mam potężnego kopa do dalszego malowania. Też się niby coś dzieje, ale to co się dzieje, dzieje się osobno. Tam się coś dzieje, tu się coś dzieje, tu się coś dzieje, a tu się nic nie dzieje. I bardzo konkretny ma przebieg. Tu jest jeszcze to, czegoś tu brakuje w tym obrazie. A jednocześnie jest to bardzo trudne, dlatego że nie chcę całkowicie nowego obrazu namalować, bo są pewne rzeczy, które chcę, żeby zostały, na przykład kształt wiesz, tego drzewa. Wiesz, chcesz na wystawę? Jeszcze nie wiem, będę się zastanawiał przed samą wystawą. Tych drobiazgów cały samochód. Wszystkie soboty szkolne w ognisku plastycznym w Grodzisku Mazowieckim prowadzę zajęcia dla dzieci i młodzieży. Uczę owe dzieci rysować i malować. Przygotowuję do zdania do liceów plastycznych, a nawet na